Cześć, witajcie, jestem Matus i witam was w 10 odcinku Prawda czy Fałsz i z tej okazji na koniec filmu mam dla was stosowanie 3 gier, które zdobyłem grając na stronie losowegranie.pl. Więcej informacji na ten temat pod koniec filmu, więc czekajcie, ale już możecie zagościć do nich na Facebooku, gdzie codziennie są losowania gier, gdzie wygrywa około 5-10 osób, więc naprawdę spora ilość, macie tam duże szanse na to, aby właśnie wygrać jakąś grę. No ale dzisiaj standardowo sprawdzimy 5 waszych mitów, które wybrałem sam, a nie po łapkach w górę, gdyż niektóre mity, nawet gdy miały dużo łapek, były naprawdę bez sensu, dlatego wybrałem jeden mit też z Facebooka. Pierwszy mit zaproponował Bartek. Na Overpassie, gdy rzucimy w balon fleszem, balon się rozbije, a gdy zaczepnym, balon odbije granat, nie rozbijając się. Chodzi tu o to, że się balon nie rozbije. Jak widzieliście, ku mojemu zaskoczeniu, mit jest potwierdzony i warto dodać, że gdy rzucimy mołotowa, to również się balon nie rozbija. Przejdźmy od razu do kolejnego mitu, który napisał 4Life, który również nagrywa filmy na YouTube, więc linka macie do niego w opisie. Nie da się zabić przeciwnika, strzelając mu w broń, w plecak, jednostka IDF CT z mapy DD2, czy hełm, jednostka GSG 9 CT z mapy The Overpass. Tutaj raczej większego zaskoczenia nie ma. Mit jest potwierdzony, bo gdyby faktycznie hitbox był taki duży na tych jednostkach, to naprawdę ciężko byłoby grać w CT. Następny mit zaproponował Areo. Jeśli kupiłeś AWP i w ostatniej sekundzie przed rozpoczęciem rundy i w jednej setnej sekundy strzelisz, to będzie niesłyszalny strzał z AWP. Jak widzieliście i słyszeliście, jeśli wystrzelimy strzał od razu po rozpoczęciu rundy, nie będzie on słyszalny, czyli mit potwierdzony. Przedostatni mit zaproponował Walter White. Gdy jesteśmy w wodzie i ktoś rzuci nas mołotowem, to nie zabiera nam HP. Kapi rzucił mnie mołotowem, gdy ja stałem w fontannie na Inferno i pomimo tego dostałem damage od ognia. Mit o balony. No i ostatni mit od Wiktora. Jeśli strzelimy w rękę z AWP, zabija ona na jeden strzał? Szczerze to wydawało mi się, że nie jesteśmy w stanie zabić osoby strzałem w rękę, no ale ku mojemu zaskoczeniu jest to możliwe, czyli mit potwierdzony. No więc to na tyle w tym odcinku Prawda czy Fałsz, pomagał mi przy nim Kapi, do którego link macie w opisie filmu. No ale jak wam obiecałem na początku, chciałbym wam przedstawić mega zarąbistą stronkę, która nazywa się losowegranie.pl. Strona polega na tym, że wysyłacie SMS-a za tylko 11 zł, i losujemy po prostu grę z bazy ponad 400 gier, w których jest m.in. CSGO, GTA 5 czy chociażby Wiedźmin 3. Ja dzisiaj dla was wylosuję 3 gry, które otrzymacie ode mnie. Zapraszam też, tak jak już wspomniałem na początku, na Facebooka losowego grania, do którego link macie w opisie, bo tamtych konkursów jest dużo więcej. No ale dobra, bez zbędnego przedłużania zaczynamy to losowanie. Tak więc wpisujemy pierwszy kodzik. Maila. No i klikamy losuj. Uwaga, uwaga. Jest pierwsza gra, to Rex Nebular and coś tam, nie znam tej gry.
No ale cóż, gra jest na Steama, więc całkiem spoko. No ale dobra, losujemy dalej. Znowu wpisujemy kod maila. No i klikamy losuj. I czy teraz poleci coś lepszego? Uwaga! No i niestety niedaleko był Wiedźmin 2, a my wylosowaliśmy iBomber Attack. Również nie znam tej gry za bardzo, ale z tego co tutaj widzę, to jest ona na Steama znowu, więc niech już jest, całkiem okej. No ale lecimy dalej, ostatnie losowanie, czy teraz będzie coś lepszego? Mam nadzieję, że oby teraz poleciało coś lepszego. O, GTA 5, The Forest, a jednak Alan Wake. No cóż, ale i tak to jest naprawdę super gra, więc bardzo fajnie, że akurat ona nam się wylosowała, a nie coś gorszego. Gra jest naprawdę fajna, grałem, więc polecam. Również jest to gra na Steam. No i te trzy gry lecą do Was, wystarczy, że napiszecie dowolny komentarz pod tym filmem, a ja wybiorę trzy osoby, które wygrały grę i się skontaktuję z nimi na prywatnej wiadomości YouTube. Jeszcze raz przypominam o fanpage'u strony losowegranie.pl, bo jeśli nie wygracie u mnie, to z pewnością prędzej czy później dacie radę właśnie wygrać tam. Mam nadzieję, że odcinek, jak i to losowanie Wam się spodobało i zostawicie łapkę w górę. Ja się już z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć!